Dzień dobry Państwu. Bardzo cieszę się, że mogę być jako reprezentantka Muzeum Okręgowego w Lesznie z Kresów Zachodnich Rzeczpospolitej, dosłownie, po raz pierwszy w Zamościu, a po raz trzeci na Pardes Festival. Ponieważ mojego wystąpienia nie ma w programie, ja osobom, które nigdy nie były w Lesznie, nie znają być może naszej historii, bardzo króciutko postaram się przedstawić prezentację. Ja myślę, że zrobię to w ten sposób, że obrazki sobie popłyną, zostawią, mam nadzieję, wielki niedosyt, że zechcą Państwo przyjechać, może chętnie zapytać. I wytłumaczę się też z obecności, może inaczej. Prezentacja, którą Pani Ewa Tomaszewska za chwilę przedstawi, to jest też bardzo taka świeża historia, bo Leszno jest miastem kresowym, położonym naprawdę bardzo blisko granicy Wielkopolski i Śląska. Na XVII-wiecznej mapie wyglądało to tak, ta niebieska kropka to jest Leszno. I dziś właściwie granice województw niewiele zmieniły. Zazwyczaj wielokulturowość kojarzy się z miejscami przygranicznymi, bo tam o nią najłatwiej. Ale historia Leszna pokazuje, że to za mało. Żeby powstało miejsce, gdzie kultury ze sobą się spotykają, rozmawiają, czasem może się spierają, ale tworzą ciekawe, interesujące historie, potrzeba czegoś więcej i tym czymś, tym elementem najważniejszym jest człowiek. I w przypadku Leszna i tego, jaką historię miasto ma za sobą i to, jakie zostało dziedzictwo, którego muzeum, między innymi muzeum jest depozytariusze, i z czego staramy się wywiązywać możliwie najlepiej, jak potrafimy. Stąd też nasza obecność na Pardes Festival, gdzie prezentujemy tę działalność, która wiąże się z wielokulturowością, bo staramy się bardzo pielęgnować to, co zostało i ukazywać to w taki sposób, by oddać, jakim ono było naprawdę. Ale wspomniałam, że tym najważniejszym czynnikiem są ludzie. I w przypadku Leszna, które było od początku swego istnienia miastem prywatnym, najważniejszą rolę w tym, jakie dziedzictwo zostało nam powierzone do dziś i to, jaka jest historia miasta, to zasługa rodziny leszczyńskiej, którym wielokrotnie w historii zarzucano, że właśnie tacy indyferentni religijnie, że chwiejni, że liczy się dla nich bardziej aktualna sytuacja ekonomiczna, że tacy pragmatyczni, ale to wszystko bardzo sprawdziło się w zarządzaniu miastem, które rzeczywiście było wielokulturowe i ten akt pokazuje, że najważniejsze to są świetne regulacje prawne i przestrzeganie dobrze skonstruowanego prawa. I myślę, że jest to taka prawda, która powinna obowiązywać zawsze, bo ona stawia wszystkich w jasnej sytuacji i albo przyjmę to prawo i się podporządkuję, albo nie. I właśnie te regulacje bardzo pragmatyczne w Leszczyńskich spowodowały, że nie mieliśmy szczęśliwie w Lesznie nigdy dramatycznych napięć, historii, które kończyły się pogromami albo nieszczęściami, które bardzo często są sztucznie wywoływane. I teraz jeszcze krótko kilka obrazków związanych z dziedzictwem. Taką marką wyjątkową Leszna są bracia czescy. Jan Amos Komeński, wybitny pedagog i ostatni biskup Jednoty Braci Czeskich. I te husyckie korzenie, które bracia czescy sobą reprezentowali, były obecne w kulturowym dziedzictwie i przyszłości Leszna praktycznie do 1945 roku, mimo że w latach 30., 40. Jednota Braci Czeskich przestała istnieć, bo połączyła się z Kościołem Kalwińskim. Tu kilka obrazków dziedzictwa, które oczywiście w większym wymiarze posiadamy w Muzeum Okręgowym w Lesznie i bardzo o nie dbamy. I ta najwybitniejsza, najważniejsza postać, ale także kilka innych, mniej znanych osób. Może z tego grona Daniel Ernest Jabłoński gdzieś się Państwu obił, bo to postać międzynarodowego formatu. To wszystko postaci związane z naszą historią. Także Jan Jonston. Tutaj specjalnie poświęcam cały slajd, ponieważ w tym roku obchodzimy 420. rocznicę urodzin Jana Jonstona. Władze miasta rok 2023 ogłosiły rokiem Jana Jonstona i bardzo dużo się dzieje w związku z tym. I mam nadzieję, że być może Państwo o tym usłyszą. I Kościół Świętego Krzyża, parafia luterańska, wielka emigracja doby wojny 30-letniej i to, jak się zmienia dziedzictwo Kościół Świętego Krzyża przed wojną i to, jak wygląda dziś niestety pozbawiony empor. To często decyzje polityczne i tutaj niestety pod pretekstem podobno złego stanu zachowania empor podjęto fatalną decyzję i je zlikwidowano. To tak na marginesie. I kilka wybitnych postaci związanych z wspólnotą luterańską w Lesznie. Proszę zwrócić uwagę na Andreasa Gryfiusa, pewnie postać znana. Z Lesznem miał taki związek, że miał bardzo wielu przyjaciół, znajomych. Mamy tego relacje w literaturze okolicznościowej, w poezji, ale także powierzał niektóre swoje wczesne dzieła prasom leszczyńskich drukarzy. I postać druga ważna, bardzo związana z Gdańskiem, to jest Samuel Szernik, wnuk Johanna Hermana, znawcą literatury baroku niemieckiego. Pewnie te postaci są znane albo gdzieś nazwiska nie obce. I króciutko tylko wspomniana wspólnota katolicka, która w Lesznie do początku XX wieku była najmniej liczna, reprezentowana bardzo skromnie, ale to jest też ciekawy przykład, bo pani prezentowana na reprodukcji to Zofia z Opalińskich-Leszczyńska, która była katoliczką. Jej mąż Andrzej Leszczyński był ewangelikiem reformowanym i Zofia Opalińska w momencie, kiedy ten kościół farny katolicki użytkowany był przez braci czeskich, fundowała katolikom niewielki kościół, który byli w stanie utrzymać. A więc te relacje międzywyznaniowe przebiegały również w ten sposób. Miasto z racji przygranicznego położenia, oczywiście kwestie podróży, więc ten wątek kontynuujemy. Studia w Krakowie, pojedyncze osoby wyznania katolickiego, natomiast większość to cała zachodnia Europa, także kwestia Grand Tour w Lesznie była bardzo obecna i to bogaci synowie mieszczan podróżowali. I jeszcze tylko kilka drobnych przykładów literatury, jaka była drukowana w miejscowych drukarniach, co zostało w bibliotekach. Niestety w okresie po II wojnie światowej część obiektów uległa rozproszeniu. I to, czym Leszno się szczególnie szczyci, lapidarium przy kościele Świętego Krzyża, które jest cmentarzem leszczyńskich cmentarzy ewangelickich, zlikwidowanym w okresie powojennym. I co ciekawe, te przepiękne nagrobki to są nagrobki mieszczańskie. I skoro jesteśmy na festiwalu poświęconym kulturze religii żydowskiej, króciutko o tej spuściźnie. Muzeum Okręgowe w Lesznie mieści się w budynku dawnej synagogi. To ten budynek po prawej stronie, współczesny widok. Tak jak na ilustracji z lewej strony wyglądała przed II wojną światową. Uroczy fragment dzielnicy żydowskiej, która dziś wygląda zupełnie inaczej, ale odzyskuje powoli swoją świetność i staje się miejscem modnym. Także muzeum oto dwa. Na slajdzie zaznaczona jest także granica dawnej dzielnicy żydowskiej. Proszę zwrócić uwagę, w bardzo bliskim sąsiedztwie rezydencji właścicieli leszczyńskich, a później sułkowskich. I trzy bardzo ważne postaci wywodzące się z Leszna. Salomon Hein, który finansował amerykańską rewolucję i powstanie państwa amerykańskiego, wybitny filozof i teolog Leo Beck i pisarz, poeta Rudolf Levysohn. I ostatni slajd, widok nieistniejącego cmentarza żydowskiego zlikwidowanego przez Niemców w czasie II wojny światowej. Budynek domu przedpogrzebowego, dziś znajduje się tutaj filia Miejskiej Biblioteki Publicznej i szczątki z tego cmentarza, płyty, które nadal się odnajdują, są obecnie przedmiotem dużego zadania, które muzeum realizuje, a mianowicie opracowanie, powstanie monografia poświęcona temu cmentarzowi z katalogiem zachowanych płyt i w tym roku zakończyliśmy pierwszy ważny etap, mianowicie digitalizację i dokumentację. I myślę, że za czas jakiś będziemy mogli Państwa zaprosić do zapoznania się z efektami naszej pracy. Mnie pozostaje zakończyć, serdecznie Państwa zaprosić do Leszna i śledźcie to, co się u nas dzieje, bo mam nadzieję, że Wam serdecznie polecam. Dziękuję. Szanowni Państwo, witam serdecznie. Nadal jesteśmy w Lesznie. Muzeum Okręgowe w Lesznie to muzeum, miejsce, które nie tylko dokumentuje, gromadzi zbiory. Staramy się opowiadać o człowieku poprzez jego wytwory, poprzez jego twórczość, poprzez historię. Ale staramy się też być muzeum dla ludzi. Staramy się odczytywać potrzeby związane z takim miejscem jak muzeum, miejscem wspólnym, miejscem wymiany myśli, miejscem również wytchnienia, miejscem inspiracji, miejscem, gdzie czerpiemy siłę do takiego codziennego życia. Wystawa, którą przygotowaliśmy, wystawa o Huculszczyźnie, wiązała się z taką bardzo aktualną sytuacją. Otóż wojna w Ukrainie, napływające tragiczne informacje o ofiarach, o zniszczeniach, o fali przybywających do Leszna uchodźców, którzy stawali się tak naprawdę często nowymi mieszkańcami miasta, sprawiła, że chcieliśmy jakoś odpowiedzieć na tę sytuację. I oczywiście spoglądaliśmy na nasze zbiory, na to, jak moglibyśmy opowiedzieć o czymś bliskim związanym z Ukrainą, jak moglibyśmy tą Ukrainę przybliżyć mieszkańcom miasta, naszej publiczności. Nasza uwaga zwrócona została na te nasze zbiory huculskie. Ja jestem etnografem, prowadzę pracownię etnograficzną w Muzeum Okręgowym w Lesznie. Tej Huculszczyzny u nas nie ma dużo, ale jest ona piękna, jest inspirująca, a również nasze zbiory sztuki związane często właśnie z Huculszczyzną, tutaj mocno nas zainspirowały do stworzenia właśnie takiej wystawy. Wystawa miała tytuł Ukraińskie inspiracje, Huculszczyzna. Była prezentowana w naszej siedzibie w synagodze, tak wyglądał jej plakat, od 14 marca do 25 czerwca, także już jest po wystawie, ale jeszcze mamy ją na świeżo w pamięci. Kuratorem byłam ja i Tomasz Rak, jesteśmy etnologami, ja prowadzę pracownię etnograficzną, Tomek zajmuje się edukacją. Tutaj tytułowe inspiracje. Może trochę wyjaśnię, skąd te inspiracje, więc przede wszystkim sama Huculszczyzna, gdzie narodził się ten mit, który potem w polskiej kulturze ewoluował właściwie przez wieki, można powiedzieć. Huculszczyzna jako piękna, ciekawa, górska kraina zamieszkana przez lud o wyjątkowej, bardzo barwnej kulturze, lud pochodzenia wołoskiego i rusińskiego, i również tworzony przez inne grupy etniczne, które też ten teren zamieszkiwały, została odkryta w XIX wieku, zaczęła przyciągać kuracjuszy, ale również badaczy, potem również literatów, malarzy, artystów. Chętnie zaczęli tam się wybierać różnego rodzaju kolekcjonerzy, a to ze względu na piękne rzemiosło artystyczne, takie specyficzne zamiłowanie do piękna, które właśnie na Huculszczyźnie jest bardzo wyraźne. Zaczął tworzyć się ten mit Huculszczyzny, kolejne dzieła, które opowiadały tą legendę, niesamowitą opowieść o tej wielokulturowej krainie leżącej właśnie w Karpatach Wschodnich. Tutaj można wymieniać nazwiska: Wincenty Pol, Józef Korzeniowski, Stanisław Wincens, Antoni Osendowski, i wielu, wielu innych, którzy o tej Huculszczyźnie pisali i którzy tą Huculszczyzną inspirowali kolejnych artystów. No i powroty na Huculszczyznę. Te losy Huculszczyzny były bardzo różne, tu też zaraz pokrótce o tym opowiem. Więc różne fale zamiłowania do tej Huculszczyzny, tego zainteresowania. No, również warto powiedzieć, że kultura Huculszczyzny inspirowała też Ukrainę, inspirowała Ukraińców i stała się takim właśnie ważnym elementem dziedzictwa kulturowego Ukrainy. No i kolejna inspiracja, o której już wspomniałam, czyli agresja Rosji na Ukrainę i te wydarzenia z tym związane, nowi mieszkańcy miasta, nowe wyzwania i również postawa pomocy wśród Polaków, również w pewnym sensie nas też bardzo mocno zainspirowała. Wielu Ukraińców znalazło w Polsce nowy dom i stąd właśnie pomysł na naszą wystawę. Jeśli chodzi o eksponaty na tej wystawie, to wypożyczyliśmy je z Muzeum Etnograficznego Oddziału Muzeum Narodowego we Wrocławiu, eksponaty również z naszych zbiorów i eksponaty z kolekcji prywatnej Alicji Woźniak. I tutaj tylko wyjaśnię, pani Alicja Woźniak, wieloletnia pracowniczka Muzeum Etnograficznego i Archeologicznego w Łodzi, która badała Huculszczyznę, która wyjeżdżała na Huculszczyznę rok w rok, która również była zachwycona tą Huculszczyzną i przedmioty, z którymi tam się spotykała, chętnie też nabywała do własnej swojej kolekcji prywatnej, ale również oczywiście do zbiorów muzealnych. I tutaj, no, ponieważ ja nie badam Huculszczyzny, nie jestem znawczynią tego tematu, no chętnie tutaj podjęłam współpracę z kimś, kto rzeczywiście doświadczył tej Huculszczyzny i sam doświadczył tej bardzo silnej inspiracji. Więc tutaj chętnie skorzystaliśmy z pomocy pani Alicji, która dużą część obiektów na tej wystawie nam pożyczyła. Tutaj na zdjęciu mogą Państwo zobaczyć panią Alicję. No i co było celem tego naszego przedsięwzięcia? No przede wszystkim pokazanie, przybliżenie tej barwnej kultury przedmiotów związanych z tym terenem od XIX wieku po współczesność. No i tych dawnych fascynacji płynących z terenu Karpat Wschodnich i Pokłosia w postaci dzieł malarskich, które znalazły się w naszych zbiorach. Chcieliśmy je bardzo pokazać na tej wystawie. Celem nie było całościowe przedstawienie kultury Huculszczyzny. Byłoby to w naszej na małej przestrzeni wystawienniczej po prostu niemożliwe, więc wystawa oczywiście była pewnym wyborem, pewnym takich eksponatów, które jakoś naświetliłyby ten fenomen kulturowy Huculszczyzny. No i dla kogo? Dla kogo wystawa? Oczywiście wystawa skierowana była do szerokiego grona odbiorców, dorosłych, seniorów, dzieci. Różnorodność tych obiektów, ich taka atrakcyjność wizualna, ale również taki wymiar edukacyjny, dostarczenie wiedzy i zapewnienie wrażeń artystycznych powodowało, że ona była czytelna dla różnych grup odbiorców. Też wydarzenia towarzyszące wystawę miały taki charakter integracyjny, więc staraliśmy się, aby również ona była dostępna dla osób ze szczególnymi potrzebami. Tutaj na wystawie też różnorodne inne programy, które w naszym muzeum prowadzimy, znalazły swoje odzwierciedlenie, aby wystawa była dostępna dla wszystkich. Jeśli chodzi o to, co na wystawie pokazano, to głównie właśnie malarstwo polskie, XIX-XX wiek odnoszące się do Huculszczyzny, elementy stroju ludowego i biżuterii huculskiej, ceramika pokucka, przykłady rękodzieła artystycznego i przemysłu pamiątkarskiego, tkactwo, hawciarstwo, snucerstwo, pisankarstwo, przykłady współczesnej twórczości z Ukrainy, również inspirowanej tradycją, też takie przedmioty się pojawiły, więc tkanina, haft, pisanki, ceramika i snecerka również. Również katalogi, albumy opracowań w języku ukraińskim, co na pewno cieszyło się dużą popularnością wśród naszych gości. I również portrety współczesnych Huculów, bo na to też chcieliśmy bardzo zwrócić uwagę, że Huculszczyzna do dzisiaj żyje. To nie jest jakiś temat skostniały, do którego się odnosimy, ale kultura ludowa, kultura tradycyjna jest tam cały czas żywa. Stąd portrety w strojach ludowych, już zupełnie innych niż te dawne, ale wciąż kolorowe, wciąż barwne i wciąż oddające ten huculski klimat. I teraz już przechodzę do Huculszczyzny, aby trochę ją Państwu przybliżyć, troszkę o niej opowiedzieć. W okresie międzywojennym przenikało się tutaj wiele kultur. Polska, ukraińska, żydowska, niemiecka, ormiańska. Prowadziły tędy szlaki handlowe. W górskich wsiach oczywiście dominowali Huculi. Był to lud pochodzenia wołoskiego, rusińskiego. Nie było tak, jak to badacze w XIX wieku często uważali Huculów za rodowitych Słowian. To nie do końca było tak. Był to lud wędrowny, który zasiedlał Karpaty, łukiem Karpat przemieszczał się właściwie aż po tereny polskie, prawda? I tutaj Wołosi, możemy wyróżnić takie trzy grupy właśnie Huculów, później trochę dalej na północ Bojków i Łemków. Więc też bardzo, bardzo ciekawe kultury. I oczywiście oni z czasem ulegli slawizacji, kontaktowali się z ludem, z Rusinami, z ludem z nizin, mieszali się ze sobą, więc te kultury się przenikały, wzajemnie się wzbogacały. Ale te wołoskie wpływy na pewno były widoczne w języku, w muzyce, w budownictwie takim obronnym, i w pasterskiej organizacji. Również nasi górale, prawda, to troszeczkę są, mają wiele z tego wołoskiego osadnictwa. Ale również magia, również kultura, obrzędy, i język. Tutaj również widać wpływy wołoskie. Jeśli chodzi o tutaj teren Huculszczyzny, to właśnie tak w skrócie możemy prześledzić, jak ta przynależność Huculszczyzny przebiegała, więc na tej mapce mniej więcej widać, gdzie ta Huculszczyzna się znajduje, więc południowa część Ukrainy, kawałeczek w Rumunii, warto tutaj zwrócić uwagę, że ta przynależność polityczna oczywiście się zmieniała dwukrotnie w granicach Polski, bo od czasów Kazimierza Wielkiego po rozbiory, i ponownie w okresie II Rzeczpospolitej. Więc temat... przepraszam, teraz jesteśmy przy mieszkańcach. Tutaj już powiedziałam o tym wołoskim pochodzeniu i tym, kto na Huculszczyźnie mieszkał, czyli kultura polska, ukraińska, żydowska, niemiecka, ormiańska, i pewnie nie tylko. Warto wspomnieć, że Huculi to oczywiście osoby wyznania obrządku prawosławnego i grekokatolickiego. Stałym elementem krajobrazu kulturowego Huculszczyzny są oczywiście cerkwie. W domach spotkać można ikony. Religijność przenikała się tutaj z dawnymi wierzeniami archaicznymi, praktykami magicznymi. Huculszczyzna jako taka, powiedzmy, teren dosyć mocno, Huculi żyli w takiej izolacji, jako że jest to teren górski, jako grupa taka samowystarczalna, można mówić tutaj o takiej izolacji, stąd wiele archaicznych wyobrażeń, ale myślę, że tutaj na tym skończymy, nie będziemy już daleko wchodzić w ten temat, bo nie bardzo mamy na to czas. I warto powiedzieć o głównych zajęciach, którymi zajmowali się Huculi, więc pasterstwo, gospodarka pasterska, która w dużej mierze ukształtowała tę kulturę huculską. Hodowano owce, kozy, bydło, konie rasy huculskiej. Na wiosnę pasterze wyruszali ze stadami uroczyście na Połoniny, gdzie spędzali cały okres letni, właśnie zajmując się zwierzętami, nie tylko pilnując, żeby one żeby się gdzieś tam nie rozprzestrzeniły, żeby nie zagrażały im dzikie zwierzęta, ale pasterze to również, można powiedzieć, wykwalifikowani weterynarze, którzy musieli zadbać o zdrowie tych zwierząt. Często różnorodne praktyki magiczne były z tym związane. No i można powiedzieć, że na Huculszczyźnie ta praca pasterze to miało wymiar sakralny. W ogóle góry Czarnochora były taką przestrzenią dla Huculów, takim centrum świata, takim pępkiem świata. Tam miały miejsce, tam mieszkały wszelkie siły pozaziemskie, ponadnaturalne, wiele legend, wiele mitów, opowieści właśnie bazowało na tej górskiej, dzikiej, można powiedzieć, anegumenie, czyli tym, co nieludzkie, tej przestrzeni tajemniczych gór. No ale oprócz pasterstwa również Huculi pracowali przy wyrębie lasu, przy wyrębie drzewa, to był tak zwany butym, no i spław tego drzewa rzekami, rzeki Prut, rzeki Czeremosz. Również na malarskich przedstawieniach można czasami spotkać właśnie tego Huculów na takiej tratwie zrobionej z bali spływających rzeką. Dobrze. Jeśli chodzi o wsie huculskie, no to one miały charakter właśnie samotnic. Były rozrzucone po stokach górskich, w centrum, gdzie znajdowała się cerkiew, oczywiście jakieś budynki użyteczności publicznej, jakaś karczma, no ale poza tym gospodarstwa rozrzucone daleko od siebie, stąd też te konie rasy huculskiej często się przydawały, prawda, bo to był transport. Na tych koniach Huculi jeździli, odległości były dosyć duże, więc tak się przemieszczano. No i centrum, tu jeszcze można powiedzieć, jeśli chodzi o tą architekturę, że zagrody często czworoboczne, takie właśnie o charakterze obronnym, o tym już wspomniałam, otoczone woryniami, czyli takimi płotami z poziomo ułożonych belek jedna na drugiej. No i jeśli chodzi o zajęcia, to jeszcze tutaj nie wspomniałam o ważnym zajęciu na Huculszczyźnie, czyli o opryszkostwie, zbójnictwie karpackim. To też w tych legendach związanych z Huculszczyzną często nam się pojawia. Tutaj taki najbardziej znanym zbójnikiem był Oleksa Dowbrusz i to bohater wielu legend, wielu historii, postać szalenie kochana, bo właśnie Huculszczyzna często wiąże się z taką ideą wolności, wolni Huculi, prawda, niezależni. No i zbójnicy byli tego ewidentnym takim przykładem. Często Huculszczyzna jako pogranicze była też takim terenem, gdzie czasami po prostu uciekano. Tam można było się zaszyć, tam można było się ukryć. No i ciężko było takiego uciekiniera odnaleźć. Właściwie ta organizacja, można mówić właśnie o organizacji opryszkowskiej, bo to było bardzo dobrze zorganizowane. Był dowódca, który miał pod sobą bardzo karne zastępy właśnie rzezimieszków, można powiedzieć. No i jeśli chodzi o kulturę materialną, to huculskie rękodzieło wyróżniał bardzo charakterystyczny styl. Huculszczyzna kojarzy nam się właśnie z takim stylem niesłychanie barwnym, z ogromnym nagromadzeniem szczegółów. Głównie wzornictwo geometryczne, rąby, trójkąty, zygzaki. Tutaj na przykładzie kilimów, które wieszano w dawnych wiejskich chałupach. W tym momencie No to już jest, to są lata 90. XX wieku, więc to już wygląda troszeczkę inaczej. Ten styl, no trzeba o tym powiedzieć, on ewoluuje, on się zmienia. Natomiast na pewno można znaleźć w nim ciągłość, można znaleźć te cechy przewodnie tego stylu. No i jeśli chodzi również o inne przykłady, no to strój ludowy z misternymi haftami, biżuteria koralinkowa, wzorzyste kilimy właśnie, malowana ceramika, snecerowane przedmioty, ozdobne odlewy z mosiądzu, obróbka skóry, obróbka rogu. I tutaj na przykładach, które znalazły się na naszej wystawie, będę próbowała to Państwu przybliżyć. Też nie mamy, no niestety, no to dużo czasu, więc tak bardzo ogólnie. I tu przejdę też do naszego malarstwa. Będę posługiwać się tu kilkoma przykładami, które pochodzą z naszych zbiorów i które znalazły się na wystawie. No, warto wspomnieć, że no, w XIX wieku elity społeczne no, zwróciły się ku kulturze ludowej, ku chłopom, jako tym strażnikom tradycji, mogącym dać fundament odrodzeniu kultury narodowej, więc fascynowano się cechami fizycznymi, urodą, strojem, właśnie wytworami, zwyczajami, folklorem. Tworzono pewien taki zmitologizowany obraz kultury ludowej. Te tendencje zarówno wśród ludoznawców, jak i wśród malarzy były bardzo podobne. No i co inspirowało na Huculszczyźnie konkretnie? No inspirowały przede wszystkim krajobrazy tej wsi, ale również postacie Huculów. W tych barwnych strojach wielu artystów oddawało ich portrety. To fascynowało, to przyciągało. No, w modzie były takie wyprawy właśnie turystyczno-artystyczne, które właśnie owocowały licznymi dziełami sztuki. Huculi często ubrani z taką swoistą nonszalancją, oni bardzo tak swobodnie nosili te swoje stroje. To jest trochę zupełnie inaczej niż w Wielkopolsce, gdzie wszystko jest wyprasowane, gdzie wszystko jest pod linijkę praktycznie ułożone, gdzie kobieta ubrana w biały czepiec, prawda, nie może sobie pozwolić, żeby coś tutaj nie grało, odstawało od normy. Natomiast na Huculszczyźnie było zupełnie inaczej, tutaj wielka swoboda. Przeróżne sposoby noszenia strojów, przeróżne sposoby łączenia ze sobą różnych elementów, więc tutaj takie kulturowe różnice na pewno leszczynianie mogli zauważyć. Tutaj przykład właśnie portretu Aksentowicza, również z naszych zbiorów, dziewczyna w czerwonej chustce. Tworzyło tutaj wielu artystów, może ja tak pokrótce ich wymienię. No, zapoczątkował właściwie tą tematykę huculską w polskim malarstwie Seweryn Obst. Upodobania te też podzielał Józef Jaroszyński, Stanisław Grocholski, Wacław Szymanowski, Stanisław Dębicki, właśnie Teodor Aksentowicz, którego mamy na slajdzie. Często przedstawiał on Huculów w takich sytuacjach odświętnych. Często były portrety, ale również obrzędy, pogrzeb, święto Jordanu, święcone. Też na naszej wystawie obraz przedstawiający właśnie święcone, gdzie na Wielkanoc po prostu na ziemi rozłożone są pokarmy w koszach, prawda, na jakichś chustach przygotowane do poświęcenia. Aksentowicz często tworzył w pracowni, więc, ale za chwilę opowiem o tych malarzach, którzy no, wyjeżdżali na Huculszczyznę i tam malowali. Tutaj mam na myśli sławnych Huculów, czyli Fryderyk Pałcz, Kazimierz Sichulski, Władysław Jarowski, którzy, no to można powiedzieć, ich pochodzenie wiązało się troszeczkę z tymi terenami, może nie samą Huculszczyzną, ale z Lwów czy tereny pobliskie. No ale właśnie po zdobyciu wykształcenia, czy to w Wiedniu, czy w Monachium, czy w Krakowie, chętnie wracali w rodzinne strony i tutaj chętnie malowali plenery. Jest taka właśnie sławna wyprawa tych huculistów. W 1904 roku udali się oni do Tatarowa. Tutaj może no może nie będę cytować, bo to też nasz czas goni, no ale są sprawozdania właśnie Władysława Jarowskiego, który w listach opowiada o tej wycieczce do Tatarowa. No pokrótce mogę powiedzieć, że malarze spędzili tam no, cały właściwie ten okres letni. Wraz z huculami udali się na Połoniny, gdzie no, mieli wybudowany taką specjalną kolibę, szałas. Żyli praktycznie podobnie jak huculi, no i za drobną opłatą, którą dla tych huculów szykowali, oni pozowali, więc mogli spokojnie, nie dusić się w ciasnej pracowni, tylko właśnie na huculskich Połoninach malować. I rzeczywiście ta wyprawa zaowocowała dziełami, ale również wielu właśnie z tych malarzy powracało na Huculszczyznę i tam malowali. Przejdę do... Tutaj mamy Sichus tryptyk, również z naszych zbiorów. Jak to malarstwo zostało pokazane, to widać tutaj na tych zdjęciach, na naszej wystawie. A ja przejdę już do kolejnego tematu i chciałabym przybliżyć ceramikę pochódzką, bo to też no, bardzo mocno wiąże się z Huculszczyzną. Często nazywana właściwie ceramiką huculską, ale no, często te nazwy po prostu są stosowane wymiennie. Nie do końca ceramika powstawała, nie była tworzona przez samych górali zamieszkujących w górach Huculów, ale ona często powstawała w tych miasteczkach właśnie Pokłucia, Kołomyja, Kosów, Pistyń. To były te kuty, to były te ośrodki garncarskie. W XIX wieku w tych miasteczkach no, znajdowało się po kilkadziesiąt warsztatów. Natomiast ich charakter no, był mocno inspirowany tą kulturą huculszczyzny. No i huculi zaopatrywali się właśnie w tych miasteczkach w ceramikę. Więc to była twórczość skierowana dla nich, oczywiście do czasu. Były to piękne naczynia, pięknie malowane, tak zwana technika półmajolikowa. Wyroby wytoczone były formowane z takiej żelazistej gliny, potem po przeschnięciu były pokrywane białą glinką, taką tak zwaną pobiałką i właściwie w pewien sposób imitowały naczynia fajansowe, ponieważ no właśnie tło było białe. No i na tym malowano wzory przeróżne, geometryczne, ale pojawiały się też roślinne. Kolorystyka to kolor zielony, brązowy, żółty, pojawiał się też niebieski. No i po wypaleniu, po pomalowaniu powtórnie powlekano szkliwem, poddawano powtórnemu wypałowi i taka była technika, technologia wykonywania tych naczyń. No ale właśnie ta szlachetność wykonania, te bogate tradycje wyrobu i to piękne stopnictwo spowodowało to, że naczynia były bardzo chętnie nabywane i wszyscy, którzy na Huculszczyznę przyjeżdżali, właśnie mówię o tych elitach, które tam podróżowały, tu w nawiązaniu do poprzedniego naszego spotkania w muzeum, prawda? Podróże Huculszczyzna przyciągała nie tylko tymi atrakcjami przyrodniczymi właśnie, ale tym rękodziełem. Nabywano pamiątki, kolekcjonerzy chętnie tutaj się zaopatrywali i to trafiało oczywiście już nie do odbiorcy huculskiego czy wiejskiego, ale do miasta, dla elit. Również tutaj cesarz Franciszek Józef przyczynił się to troszeczkę do tego. Jednym z takich najbardziej znanych garncarzy był Aleksander Bachmiński. On tworzył również kafle piecowe, pięknie malowane, bo ceramika to nie tylko misy, dzbany, naczynia, ale również kafle piecowe. Na Huculszczyźnie bardzo te piece, wielkie, olbrzymie piece zdobione kaflami, właściwie znajdowały się w centralnym punkcie każdej izby. I cesarz zachwycony tymi kaflami sprowadził je do Wiednia, i moda została zapoczątkowana i została założona w Kołomyi Szkoła Garncarstwa Krajowa, Szkoła Przemysłu Ceramicznego w 1876 roku, gdzie doskonalono to rzemiosło, i rzeczywiście od tej pory można już mówić o właściwie przemyśle pamiątkarskim, aczkolwiek nie do końca dzisiaj pamiątki kojarzymy z dosyć taką niską jakością tych przedmiotów, prawda? Tutaj nie możemy o tym mówić. Tutaj rzeczywiście tworzyli to wykwalifikowani rzemieślnicy, często artyści. W niektórych szkołach, tutaj już nie mówię o ceramice, ale również była szkoła chociażby przemysłu drzewnego, były szkoły związane z tkactwem. Często wzorowano się już w tych szkołach na projektach artystów, tworzonych przez artystów w oparciu o styl tej sztuki ludowej, tradycyjnej. Więc, ale bardzo, bardzo mocno było to właśnie zakorzenione w stylu tradycyjnym. I tutaj tylko wspomnę jeszcze, że właśnie ta tradycja związana z ceramiką stała się takim ważnym elementem tożsamości huculskiej, ale potem też tożsamości ukraińskiej. Chociażby w Kołomyi mamy muzeum, prawda, pisanki, bardzo chętnie odwołuje się do tej kultury tradycyjnej huculskiej. I ta unikatowa ceramika została wpisana również na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO. Tutaj ceramika pokłodzka ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Lesznie na wystawie. Tutaj konkretne przykłady Jana Broszkiewicza i Pauliny Ćwiłyk. Prawdopodobnie tutaj nie mamy imienia, ale tutaj kilka osób z rodziny Ćwiłyków tworzyło, więc nie wiemy tego na pewno. Tutaj ceramika ze zbiorów Alicji Woźniak, która również ma spory zbiór naczyń, ale również kafli. I tutaj już przejdę do wyrobów z drewna. Więc szybciutko. Huculej słynęli właśnie, tak jak powiedziałam, styl. Tutaj jeśli chodzi o wyroby drewniane, oczywiście inne techniki. Nakłuwanie gwoździem, rysowanie nożem, dłutkiem, wypalanie stemplem, potem barwienie sadzą i tutaj potem często inkrustacja, czy to macicą perłową, czy drutem, czy metalowymi ćwiekami, koralikami, więc piękne, ozdobne przedmioty. W wyrobach drewnie w XIX wieku królowała rodzina Rud Szkryblaków. I przejdźmy do stroju i tkaniny, bo to również jeśli chodzi o Huculszczyznę, bardzo myślę coś, co wyróżnia ten region. Jeśli chodzi o strój, to słynął on właśnie z bogactwa zdobień, haftów, aplikacji. Stosowane były różne typy biżuterii. Co nosili mężczyźni? Mężczyźni nosili koszule z lnianej tkaniny, na stójce wokół szyi, na rękawach oczywiście hafty, na wierzchu, tutaj na zdjęcia z opracowania Szukiewicza, wiele tomów poświęcił właśnie Huculszczyźnie i etnografii tego regionu. Pan jest ubrany w taki bezrękawnik, to jest tak zwany keptar, rodzaj takiego kożuszka właśnie bez rękawów. Ma przy sobie torbę, oczywiście czarny kapelusz, spodnie, często czerwone. Tutaj nie widzimy kolorów niestety, są białe, ale już na zdjęciach z wystawy będzie to widać. I podobnie kobieta też, tutaj też charakterystyczny zawój na głowie, tak zwana peremitka, sznury korali pod szyją, keptar, Kobiety nosiły zapaski, zapaskę, która pełniła rodzaj takiej spódniczcy, była zapaska taka z przodu, zapaska z tyłu, wiązane, na nogach postoły, tak zwane kierpce i tutaj przykłady biżuterii huculskiej, czyli korale, najczęściej prawdziwe, po prostu z korali. I koraliki szklane, drobne koraliki szklane, z których wykonywano krywulki i gerdany. No i często naszyjniki huculskie były zdobione mosiężnymi krzyżami, a także monetami, to było bardzo charakterystyczne. No i tutaj właśnie te portrety współczesnych huculów, te stroje już wyglądają zupełnie inaczej. Co się stało modne? Modne stały się koszule wyszywane koralikami, czyli już nie ma biżuterii pod szyją, ale biżuteria jest właściwie na całej powierzchni koszuli. Koszule haftowane w kwiaty. Współcześnie te koszule ważą sporo, mogą ważyć kilka kilogramów i są też bardzo kosztowne. Kilka tysięcy czasami huculki wydają na taką koszulę, ale właśnie przy okazji obrzędów rodzinnych, przede wszystkim ślubu, każda chce się zaopatrzyć właśnie w taki strój. Tak samo mężczyźni. Tutaj ta koszula męska akurat bardziej nawiązująca do tradycji, więc zdobiona haftem tutaj przede wszystkim pod szyją, przy rozcięciu i przy mankietach. No i tutaj fragmenty tej naszej ekspozycji. Tutaj mogą Państwo zobaczyć kilimy, można zobaczyć biżuterię na manekinach i właśnie chustki wiązane na bardzo różne sposoby. Jeśli chodzi o tkaniny, to głównie kilimy i łyżniki. Kilimy niezwykle barwne. I tutaj warsztat tkacki, również zdjęcie pani Alicji przywiezione z Huculszczyzny. A tu jeszcze mogę Państwu pokazać właśnie jak te łyżniki z wełny się wykonuje. I tutaj akurat wyczesywanie, aby ten łyżnik był puszysty, aby miał długi włos, był taki mięciutki, ciepły, bo były to nakrycia oczywiście użytkowe. Kładziono je na ławach, na wozach, żeby było miękko, prawda? Zawieszano je. Były też no, takim rodzajem izolacji, zawieszano je przy łóżkach, więc możemy sobie wyobrazić, że kilka takich grubych, wełnianych koców wiszących przy łóżku zapewniało na pewno komfort cieplny śpiącym. No i tutaj religijność ludowa, to już powiedzieliśmy sobie parę słów, no myślę, że już nie będziemy rozwijać tego tematu, ale tu obraz właśnie, o którym wspominałam, Aksentowicza. Tu jeszcze przykłady krzyży. Krzyż drewniany, używany przy nabożeństwach, przy błogosławieństwach domu i krzyż, biżuteria męska. To są akurat właśnie przykłady eksponatów wypożyczonych z Muzeum z Wrocławia. Co ciekawe, tutaj w tym krzyżu, po prawej stronie, w tym krzyżu mosiężnym, z tyłu są malutkie drzwiczki, gdzie znajdują się takie małe drewienka, czyli no, był to rodzaj amuletu, takiego małego relikwiarza na szczęście w celu zabezpieczenia. No takich przykładów właśnie zabezpieczania się na różne sposoby. Tu przede wszystkim no, pasterze, którzy wychodzili w tą dziką przestrzeń pełną właśnie demonów wedle tych wierzeń huculskich. Starali się zabezpieczyć również żywa watra, czyli ogień palący się w szałasie przez cały czas wypasu. On nie mógł zgasnąć ani na chwilę. No, zabezpieczał tą przestrzeń, zabezpieczał pasterzy i oczywiście przynależne im bydło. No i tu jeszcze już kończę. Pisanki również znalazły się na naszej ekspozycji. Warto wspomnieć no, o tych no, na Huculszczyźnie są jedne chyba z najbardziej ozdobnych pisanek, jeśli chodzi w ogóle o kulturę tradycyjną. Jeśli chodzi o technikę wykonania, technika batikowa, to pewnie Państwo znają, bo w Polsce też ta technika jak najbardziej jest stosowana. Na Huculszczyźnie jedynie może troszeczkę bardziej misterne, troszkę drobniejsze są te wzory ze względu na narzędzia, których używano, czyli te lejki z takim bardzo małym otworem, które pozwalały roztopiony wosk rozprowadzać po jajku w taki bardzo precyzyjny sposób. Więc tutaj pani rysuje sobie po jajku, ale doświadczone pisankarki oczywiście nie rysowały, one właściwie od razu nanosiły roztopiony wosk na jajko. No i oczywiście barwiono je wielokolorowo, rozpoczynano od barwy najjaśniejszej, na przykład żółtej, przez pomarańczową, czerwoną, coraz ciemniejsze barwy, nanoszono kolejne wzory pomiędzy poszczególnymi barwieniami, co dawało ten efekt wielokolorowości takiej pisanki. I tu już przykłady, jak to wygląda po zakończeniu pracy. Wzory głównie nie tylko geometryczne, tu chociażby widzimy na tym przykładzie zoomorficzne, prawda, jelenie, często pojawiały się na pisankach, ale również roślinne. Myślę, że no, osobny, długi wykład można by poświęcić symbolice tych wzorów. Tutaj koszyk gotowych pisanek, pisanki również na naszej wystawie, tutaj akurat stworzone przez współczesne ukraińskie artystki, wracające do korzeni i do tych tradycyjnych sposobów zdobienia. Tu jeszcze nasza wystawa miała miejsce na wiosnę i wiele było takich motywów związanych właśnie z Wielkanocą, ze zwyczajami, więc tutaj również ukraińskie paski, czyli te wypieki charakterystyczne na stół Wielkanocy i koszyczek pełen pisanek ze świecą, więc zwyczaje jak najbardziej podobne do naszej kultury. No i jeszcze na zakończenie kilka słów właśnie o wielokulturowości, bo no, na Huculszczyźnie żyli nie tylko Huculi, nie tylko Polacy, nie tylko Ukraińcy, ale również Żydzi, Ormianie, ale też Węgrzy, Rumuni, Cyganie, Słowacy. Więc ten charakter pogranicza, tak jak już wspomniałam, sprzyjał postawie tolerancji i generalnie można powiedzieć, że stosunkowo w dobrych relacjach te społeczności ze sobą funkcjonowały. Tak jak też wspomniałam, azyl dla uciekinierów. No i jeśli chodzi o ludność żydowską, to oni też tutaj Kołomyja, tam znajduje się synagoga, bożnica hasycka, no i biblioteka. I Ormianie, też dosyć duża grupa Ormian tam się osiedliła i też mimo tego, że wyróżnia ich religia, inny język, prawda, to też jakoś wtopili się w tą mozaikę wielu kultur. Tu kilka zdjęć jeszcze z naszej wystawy i z tych wielu wydarzeń, które na tej wystawie się odbywały. Czyli wykłady, czyli lekcje, zajęcia edukacyjne dla wielu różnych grup odbiorców. Na zakończenie odbył się również wykład pani Alicji Woźniak, która do nas przyjechała i też opowiedziała o swoich doświadczeniach i podzieliła się również z nami swoimi wiadomościami i zdjęciami, które właśnie na tej Huculszczyźnie wykonywała, dzięki czemu mogliśmy trochę tej współczesnej Huculszczyzny też poznać. Tak, tutaj pani Alicja. I ja już dziękuję bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że nie przedłużyłam to bardzo. Dziękuję. Z Leszna dziękujemy i zapraszamy wspólnie do Leszna. A jakie następne projekty wydawnicze, wystawiennicze, konferencje są, planuje muzeum? Zapraszamy, już we wrześniu będzie się niedługo polsko-czeska konferencja wspólnie z Polską Akademią Nauk. Oczywiście klimaty czeskie, bo historia raczej czeskiej zobowiązuje. Będzie duża konferencja poświęcona każdej nagrodzie w relacjach społeczeństwa średniowiecznych i nowożytnych Polski, Czech, już niedługo. W W październiku kolejna konferencja z cyklu organizowanych wspólnie ze środowiskiem Swowskim. Moskowa to takie nieduże miasto blisko Leszna z przebogatą tradycją. Coś wiemy na ten temat. I będzie to konferencja Pskowa. To jest w tej chwili województwo lubuskie, historyczne Wielkopolska, na pograniczu. Tym razem piękniejsze niż w Lesznie, lapidarne. Tak. Konferencja, która będzie poświęcona tym razem miłośnikom nauk, a więc wszelkie zagadnienia związane z nauką, z edukacją, z ludźmi, którzy parają się wiedzą. To też w kontekście roku Jana Jonstona. A Jonston, wystawa Jonstona właśnie niedawno otwarta. Tak. W tym roku wystawa planszowa, którą prezentujemy na zewnątrz przed muzeum z przepiękną oprawą graficzną pani Wikosławy Gorbańskiej, która też pojawiła się w materiałach festiwalowych. Bardzo się cieszymy. Bardzo się z tego cieszymy. Wystawa, która prezentuje tę postać w takim szerokim kontekście europejskim, bo Jonston, troszkę zapomniany, niesłusznie, jest postacią niezwykle ważną. On ilustruje właśnie taką wędrówkę ludów od XVI wieku, jaka miała w Europie, emigrację religijną Szkotów do Rzeczpospolitej. On już urodził się w Polsce, miał ojca Szkota, matka była niemiecką Niemką z Szamotu. Większość życia spędził w Lesznie. Sam opisywał się, że jest skotopolonisem, a więc to też bardzo ciekawy wątek właśnie tego przenikania się i czucia się kimś tutaj na miejscu. To najważniejszy polski przyrodoznawca, znany szeroko w Europie w XVII wieku, który bardzo dbał o to, aby zaistnieć w nauce europejskiej. Powierzał swe dzieła najlepszym mistrzom miedziolotnictwa, którzy ilustrowali jego prace poświęcone faunie, florze. Drukował swe prace w Amsterdamie, w Furcie, w Lipsku, podręczniki do Leszczyńskiej Szkoły w Lesznie. Był takim epigonem renesansu, chociaż urodził się w 1610 roku, bo był filozofem, lekarzem praktykującym, przyrodnikiem, filozofem, doskonałym znawcą antyku, no więc postać bardzo, o której można opowiadać, bardzo, bardzo długo. Przyszły zaraz opowiemy. Bardzo się cieszę. Dziękujemy serdecznie i kolejne spotkanie z Ambilicją i Rodziny. Także czekamy na Państwa, teraz kilka przerwa na kawę albo z wodą i podziękujmy raz jeszcze Paniom. Ja